spotkać się z legendarnym mistrzem, który ma magiczne podejście do gry w trzy karty. Zamierzam przekształcić tę grę w coś niebezpiecznego i strasznego. O, spadłeś. Od ponad 30 lat występuje na łączach papieża. Jego wersja gry w trzy karty przyszła do legendy. Ale Babel nie jest szulerem. Wykorzystuje zręczność rąk i dezorientację, by uzyskać magiczny efekt. Gra w trzy karty, czyli po francusku Beneteau, nie jest sztuką magiczną, tylko oszustwem. Nigdy nie wolno wygrać. Magicy zmienili tę grę w coś zabawnego, nie związanego z pieniędzmi. Pracować.